Zawód fryzjer. Dzisiaj rozmawiamy z przedstawicielem zawodu, z panem Tomkiem, który prowadzi zakład fryzjerski Ladies and Gentlemen. Panie Tomku, jak to się stało, że wybrał pan ten zawód? No, w dużej mierze to był raczej przypadek, a nie wybór jakby zawodu. Ze względu na to, że ukończyłem zupełnie inną szkołę, a jednak stwierdziłem, że nie będę w tym kierunku szedł, że muszę coś robić bardziej dla siebie i pod siebie. Czyli ten talent do fryzjerstwa dał znać o sobie. Znaczy tak, tak. Coś drgnęło. Światełko się zapaliło. Na czym polega praca w tym zawodzie? No, na ciągłej kreatywności przede wszystkim, tak? Bo to zawód, który wymaga nie tylko umiejętności, ale też no jakby rozwoju duchowego i odpowiedniego spojrzenia na daną osobę. Jakie trzeba mieć predyspozycje? Jakie predyspozycje są przydatne do wykonywania tego zawodu? No na pewno te predyspozycje manualne, tak? One jakby no, pomagają w tworzeniu, tak? No i oczywiście wyobraźnia. Co sprawia panu najwięcej satysfakcji w wykonywaniu tego zawodu? No kiedy ja jestem zadowolony i oczywiście klientka po skończonej pracy. To prawda. Co może pan powiedzieć, aby zachęcić osoby do wykonywania właśnie takiego zawodu? Co mogę powiedzieć? Znaczy tak, to każdy musi sobie poczuć, żeby chciał wykonywać taki zawód, bo to nie jest zawód jakby dla każdego, tak? Muszą to robić osoby, które właśnie no, czują potrzebę zmiany świata, zmiany kogoś na lepsze. Warto wykonywać taki zawód? Jasne, że tak. Wykonuję go ponad 30 lat. No, z tego co ja wiem, tak, to jest pan po prostu jednym z najlepszych w branży. Także bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Dziękuję.